ten pomysł! Dlaczego mnie o to pytasz? To najlepszy pomysł, jaki kiedykolwiek miałam. Po prostu... Ty też byś chciała. Ale gadałyśmy o tym. Jeśli ktoś nie jest Pegazem, to spadnie na ziemię. Tak, ale... chyba wystarczy. Myślisz? Skutelu, wiem, że chcesz lecieć do Cloudsdale, żeby dokończyć projekt, ale nie wiem, czy to dobry sposób, żeby się tam dostać. Pewnie, że dobry. Poza tym znasz jeszcze jakieś inne sposoby? Pegazowe powozy? Stada ptaków? Albo balon z gondolą. Ha, to może być bezpieczniejsze. Może powinnam skorzystać z tych... Wszystko w porządku, panienko? Pan to? Przecież pan jest tatą Rainbow Dash! tak, Beau Hothoof, miło mi. Kochanie, temu kucykowi coś się stało. Duma rodziców. O, do jasnej Celestii. Co jej właściwie jest? Ja nie wiem, ale jeszcze to pogorszyłaś. Przepraszam, państwo są rodzicami Rainbow Dash. Ona znów zaczyna. Dziecko, przestań! Popękają mi pamiątkowe talerze z książęcej serii. O! Bardzo mi przykro, bo ja tak się cieszę, że was widzę. Jestem Skutalu i piszę pracę do szkoły o waszej córce. O Rainbow Dash? Mamy napisać o kucyku, który nas inspiruje, a nikt nie inspiruje mnie bardziej niż ona. Do wypracowania dołączę ten album. Jestem największą fanką! Moja mała, to co mówisz jest niemożliwe, ponieważ nikt nie jest większym fanem naszej Rainbow Dash od nas! Wow! Pan zawsze nosi tę koszulkę? Właściwie to dziś ją biorę, ale fajna jest, nie? Tak! Nazywam się Windy Whistles i muszę ci powiedzieć, że to dla nas wielka przyjemność poznać kucyka, który kocha Rainbow Dash tak mocno jak my. Jak możemy ci pomóc? Wiem chyba wszystko o życiu Rainbow Dash w Ponyville, ale nie mam żadnych informacji o jej dzieciństwie. Ha! Świetnie! Trafiłaś we właściwe miejsce! Proszę bardzo, ulubione danie Rainbow Dash. Chleb na zakwasie z makaronem i ziemniakami. Uwielbia węglowodany. Nie mogę uwierzyć, że jem ulubione danie Rainbow Dash, przyrządzone przez mamę Rainbow Dash i do tego siedzę w rodzinnej kuchni Rainbow Dash. To jest najwspanialszy dzień mojego życia! A może byś chciała zobaczyć resztę domu? Jasne! Nasza Dashi od dziecka była zdolna i taka niesforna. Życie z nią było... ekscytujące! Wow! Czy to jej pokój? To szafka na pościele Rainbow Dash! Jej dywan! Jej inspirujący plakat! Gdy życie jest twarde, twardziele nie zauważają, bo mają twarde skorupy. To cała Rainbow Dash! Skutalu, chcesz zobaczyć coś naprawdę niezwykłego?
Ja sam zainstalowałem efekty dźwiękowe. Niezłe, co? Wspaniałe! A zobacz to. Nosiła ją, gdy wypowiedziała pierwsze słowa. Ale super! A to połamana latarnia z jej pierwszej lekcji latania. A na tym jabłku pozostał ślad jej pierwszego w życiu ząbka. Tak wiele wspomnień. Ale wam fajnie, że macie to wszystko. Tak, jest tu dużo pamiątek związanych z naszą córką, ale nie mam wycinków z gazet. Rainbow Dash ratuje Ponyville, a ty je masz. Wymiana? No pewnie. Ale gdzie są jej rzeczy z Wonderballsów? Pytasz o kolekcję pamiątek Rainbow Dash związanych z Wonderballsami? Nie, mam na myśli pamiątki związane z przyjęciem Rainbow Dash do Akademii Wonderbolts i jej wyborem na Wonderbolca. Chwila, nie wiecie, że ona jest Wonderbolcem? I ja pierwsza wam to mówię? Szkoda, że nie widzicie swoich twarzy. One wyglądają tak. Nasza córka jest Wonderbolcem? Dobry moment. Idealny. To jest... to... normalnie nie wierzę. Bardzo dziękuję za pokazanie mi Rainbow Dash, którą wy znacie. A teraz ja chciałabym pokazać wam Rainbow Dash, którą ja znam. Zróbmy trochę grzmotów! Nie trzeba mi tego powtarzać! Mamy turbulencję! Ale skąd one się wzięły? Stamtąd! Brawo! Który kucyk złamał przepisy i zaprosił gości do naszej jednostki na trening? Oni chyba są do mnie. Mamo, tato, jak fajnie was widzieć. O, kochanie, tak się za tobą stęskniłam. I wow, byłaś naprawdę wspaniała, kiedy tak tam leciałaś. Skąd wiecie, że tu jestem? Skutalu powiedziała nam o wszystkim. Ty nasza skromnisiu, ty. To nie do wiary. Uwieczniłam to, jak rodzice po raz pierwszy zobaczyli cię jako Wonderbolca. A to pewnie twoi przyjaciele Wonderbolci. Dzień dobry, drużyno. Jestem Windy Whistles, mama najlepszego Wonderbolca w dziejach. Żartuję. Też byliście super. Do baju! Mamo! Dzień dobry, pani. Miło poznać. Cała przyjemność po mojej stronie. Jakie piękne gogle! Cudowne! Wie pani, ja też mam gogle, ale używam ich do pływania. O, i do kąpieli. O, błagam! Nie opowiadaj im o swoich kąpielach. Nie mogę uwierzyć. Moja córka Wonderbolcem. Dumny jestem. Tato, weź się opanuj. Wszyscy patrzą. No wiem, wiem. Ale to takie... Ty miałaś cel i osiągnęłaś go. Dobra, załoga. Leźmy pod prysznicę, a Rainbow Dash niech się nacieszy swoją rodzinką. Okej, dzięki! Super trening! To ja dołączę do was za chwilę! Sir, wychował pan świetną lotniczkę! O nie! Łzy cisną mi się same! Tato! Przepraszam was na chwilę! Stało się coś? Tak, powinnaś mnie uprzedzić, że sprowadzisz tu rodziców. Albo przynajmniej pogadać z Twilight, a nie przyjeżdżać. Dlaczego? Bo moja relacja z rodzicami to delikatna sprawa. Bardzo ich kocham i jesteśmy blisko, ale specjalnie nie mówiłam im, że jestem Wonderbolcem. Potrafią być trochę... obciachowi. Serio? Tak, serio.
serio. A teraz przez ciebie będę miała w życiu kupę zamieszania. Nie miałam złych zamiarów. Beau i Windy, przedstawiam wam Apple Bloom i Sweetie Belle. Hej, dzień dobry. Dzień dobry, małe kucyki. Cieszą się państwo, że zobaczą Rainbow? O, raju, tak! Wyobraźcie sobie, że jeszcze nigdy nie byliśmy na pokazie Wonderboltsów. Kiedy Rainbow Dash nie była Wonderboltsem, nie było po co. Ale teraz jest! Zasłużyła na to! Wszystko zaczęło się od tego, jak dostała się do wymarzonej Akademii Wonderbolts i szkoliła ją Spitfire. Ach, nie wiedziałam! Ależ to cudownie! A potem miała kilka trudnych wyścigów, a zwłaszcza ten z Pegazem o imieniu Lightning Dust. O nie! Ale oczywiście Rainbow Dash była najlepsza i przyjęto ją do rezerwy Wonderbolts. Brawa dla niej! Jednak zazdrosny były Wonderbolts, Windrider. Bał się, że Rainbow Dash pobije jego rekord szybkości i wrobił ją w przestępstwo, którego nie popełniła. O nie! Dzięki Rarity Rainbow dowiodła swej niewinności i została rezerwistką, a gdy Firestick przeszedł na emeryturę, oficjalnie stała się Wonderboltsem. Hurra! Wow, wciągająca opowieść. Naprawdę świetnie znasz historię Rainbow. Na pewno w szkole dostaniesz dobrą ocenę. Zaraz zacznie się pokaz. Naprzód, Bolts! Pokażcie, na co was stać! Wiosenny pokaz Wonderbolts! Kochamy was! Dajcie czadu i rozwalcie tę budę! Potem odbudujecie ją na nowo i znów rozwalcie w drobny mak! Tak! Gazu, gazu! Gazu, tak! Dajesz, Rainbow Dash! Najlepszy Wonderbolt w historii! To moja córka! Leć, Rainbow! Brawo, Dash! Leć, 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 leć! Twoi rodzice na pewno są głośni, ale nie jest aż tak źle. Wow, odkąd to w pokazie mamy fajerwerki? Nie mamy. Wuch, dziewczyno! Podpisuj te zdjęcia! Przetnij stęgę! Przetnij stęgę! Przetnij stęgę! Przetnij stęgę! Obiektyw się kocha, tak! A teraz zróbmy piramidę. Skutalu, wejdź na górę, będziesz na szczycie! Masz prawdziwą, własną ekipę mega fanów. Szczęścia raz ciebie. Powiesiłaś ręcznik? Tak! Super, fantastycznie! Wieszanie! Ręcznik! 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 To nie ma sensu! Mamo, tato, wy mnie za bardzo dopingujecie! Właśnie dlatego nie powiedziałam, że jestem Wonderboltsem, bo wy przesadzacie! Czy zrobiliśmy coś złego? Tak! Fajerwerki, głośne okrzyki i jak można się zachwycać tym, że ktoś po prostu powiesił na szafce ręcznik? My tylko staramy się ciebie wspierać. Ale ja mam tego po prostu dość! Nie możecie się tak cieszyć z każdej, nawet najbardziej banalnej i nieważnej rzeczy, jaką zrobię! Lepiej odejdźcie stąd. Po pierwsze, pięknie na nas nakrzyczałaś, skarbie. Nikt nie umiałby lepiej poniżyć rodziców niż ty. Twoje słowa były szczere, jasne i takie bolesne.
Czy musisz być dobra we wszystkim? Jak to? Skutalu, ty nic nie rozumiesz! Chciałam się więcej o tobie dowiedzieć od twoich rodziców, ale to, czego się dowiedziałam, nie jest fajne. Znajdę innego bohatera do mojej pracy domowej. Skutalu, czekaj! Słuchaj, wiem, że straciłam kontrolę i nie powinnam krzyczeć na rodziców. Właśnie dlatego nie powiedziałam im, że jestem Wonderboltsem. Nie rozumiem tego. Oni są z ciebie dumni. Mogę ci coś powiedzieć? Tak. Dobra, ale trzymaj się bardzo mocno swojej hulajnogi, bo to może być dla ciebie prawdziwy wstrząs. Wiesz lub nie, ale dawno temu nie byłam najlepsza we wszystkim. Widzisz to zdjęcie? Wygląda to tak, jakbym coś wygrała, ale w rzeczywistości... A na zakończenie pora rozdać naszym uczestnikom naklejki. Tak! Brawo, Rainbow! Brawo, Rainbow! Tak, Rainbow Dash! Pokaż im! Tak! Najlepsza zawodniczka na świecie! A twoi rodzice wiedzą, że nie wygrałaś, prawda? No wiesz, byłam wtedy najmłodszym kucykiem, który startował w konkursach dla młodzieży. Większość kucyków w moim wieku była jeszcze wtedy w maluchach. Było to dla mnie upokarzające, kiedy rodzice oklaskiwali mnie nawet, gdy przegrywałam. Ale kiedy zaczęłam wygrywać zawody, co tak nawiasem nastąpiło już wkrótce, sytuacja się jeszcze pogorszyła. Naprzód, Rainbow! Naprzód, Rainbow! Brawo, Rainbow Dash! Brawo! Byłaś najlepsza! Moje zwycięstwa miały konsekwencje. Bardzo głośne i kłopotliwe konsekwencje. Wiesz, niektórzy marzą o tym, żeby mieć takich rodziców. Ta, jasne. Niby kto? Ja. Dorastając, nie wiedziałam, że mogę być najlepsza w czymkolwiek, bo rodzice mi tego nie mówili. Ale twoi rodzice powtarzali ci to w kółko na co dzień. Patrz, najlepiej kąpiący się maluch, najlepszy zjadacz marchewek, najlepiej śpiący dzieciak wszechczasów. Tak. Ja jestem niezła w spaniu. Mogę zasnąć zawsze i wszędzie. Przez całe twoje życie rodzice uczyli cię tego, żeby wierzyć w siebie. Masz rację. Przez to, że zawsze wstydziłam się swoich rodziców, nie zdawałam sobie sprawy, że ich wsparcie uczyniło mnie tą wspaniałą, pewną siebie, niezwykłą, cudowną i niesamowitą osobą, którą jestem. Och, i nie umiałam ich docenić. I krzyczałaś na nich. Och, muszę ich za to przeprosić. Mam fajny pomysł, ale musisz mi pomóc. O ile zechcesz mi pomóc po tym, jak się zachowałam. I to jest dobre zdjęcie. Rainbow Dash uczy się na swoich błędach. No słowo daję, kompletnie nic nie widzę. Skutalu, jesteś dobra w zasłanianiu oczu. To prawda. Jestem ciekaw, jakiego węzła użyłaś. Jastrzębnika? Chwila. Pętla farmera. A tak w ogóle, to po co to wszystko? Windy Whistles i Bow Hot Hoof? Jesteście zaproszeni na prywatny super pokaz Wonderboltsów! Mamo i tato, chcę powiedzieć, że was kocham i przepraszam, że was nie doceniałam i wiem, że to dzięki wam jestem, kim jestem i bardzo za to dziękuję! Zapraszam! Dziękuję wam! Nie ma sprawy! Tak!
waszą wielką fanką. O, kochanie, dziękuję. Ale nie musiałaś tego robić. To jest trochę krępujące. Tak, przesadziłaś. I właśnie dlatego Rainbow Dash jest kucykiem, który najbardziej mnie inspiruje. Dziękuję, Skutelu. Świetna dokumentacja, ale trochę za dużo zdjęć i ta spleśniała kanapka w albumie. Daję ci czwórkę. Tak! Najwspanialsza uczennica wszechczasów! Skutelu! 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 Spokojnie! Skutelu! Dobrze, Skutelu! Ale to nie jest koncert rockowy. Skutelu! Proszę! Skutelu! Skutelu!